Witajcie, cześć! Mateusz z tej strony, witam was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie gramy sobie w Hearthstone'a i odkrywamy dzisiejszą karcianą dwójkę. A dzisiejsza karciana dwójka to święto z okazji 20-lecia Diablo! Mroczny wędrowiec do gry zasiada zakapturzony nieznajomy, ściskając w ręku pomniszczoną talię. Czy uda ci się ujawnić tajemnice otaczające tego mrocznego wędrowca? Nie wiem, zobaczmy, stwórzmy jakąś talię. Weźmy sobie kapłana, spróbujemy pokraść trochę kart. Jeszcze podejrzewam, że mi się to nie uda, no ale już kiedyś to próbowałem. Tali. Szukamy takich rzeczy. Pogrzebanie jak najbardziej, to jak najbardziej, smoki jak najbardziej. Weźmiemy sobie też to i weźmiemy sobie też kraliczki. Taki standard. Teraz przydałaby nam się jeszcze, kto by nam się przydał? Smoki. Ale podstawowego smoka wezmę sobie to. Wezmę sobie jeszcze jednego smoka. O, ten jest fajny. Pluga widzę, czemu nie? Zawsze mile widziany. No dobra, i teraz jeszcze coś takiego do zwiększania naszych szans, że tak powiem. To się może przydać, bo po to brałem tego drakonina. Dlaczego w końcu nie wziąłem? Wziąłem go drakonina. Weźmiemy sobie święty cios, bo to jest wbrew pozorom całkiem potężne zaklęcie. O, przepraszam, widziałem tu jeszcze. Bardzo ważna karta. Weźmy sobie jeszcze powodzenie ból i weźmiemy sobie też słodkę śmierć i może, o jeszcze było to pożyczanie takie, a może nie, może weźmy sobie wańca golema, weźmy pożyczanie, nawrócenie. Próbujemy taką talią zagrać, za to się uda, nie mam żadnego pojęcia jaką talią włada mroczny wędrowiec i cóż się czai na nas. Tyrande! Kontra! Kim jestem? Nie twoja sprawa! Eluno, daj mi siłę. Zdecydowanie Eluna musi nam dać siłę. Te karty mi się nie podobają, poproszę coś tańszego. Okej, okay, lepiej. Okej, okay, powiedzmy. 3 sekrety zagrał na dzień dobry. Za 2 diaboliczne moce, przyzwi losowego konflika. Niech ci się darzy. No. Pożałujesz tego. Milczy człowiek. No dobra, to nic nie robimy. Co to za sekrety? Eat your face! Nie boi się, nie? Ja się łatwo nie dam, bo mogę niestety jedynie co zrobić, to się uleczyć. Ciekawe, przyda się jakaś masowa. Poradzić z tym, co mam. Czy ja chcę użyć tego czasu? Nie, ale... Nie wiem, czy tutaj duże zagrożenie tego... Czemu mnie wzywa? Przyzywa, czy... Tak, przyzywa. Okej, okay, chochlik. Cudownie. Weźmy sobie drakonika. Płynie moje. Okej, wzmacniasz? Wzmacniasz. Okej. Zobaczmy tu garściela teraz nagram, spójrzcie. Wyczyszczę. Władam mocą czarnoprzydłego! Aktualnie wygląd, na którą gracz otrzymuje złoto. Okej. Kupujesz czy sprzedajesz? Kupuję to. Jak zawsze za złoto. Mogę? Śmierć uzurpatoru! Aaa, dwie monety! No proszę, ładnie. Dobra, zobaczmy co gość ma. Wyciągnijcie to! Wyciągnijcie to ze mnie! Pętany gnieć. Niekoniecznie to, co on chciał. A jeszcze jak skopię trzy karty od niego, to dostanę nadmiar mocy. Okay. Użyję jednej monety. Nie wiem, jak szybko przeciwnik jest w stanie mnie zabić po prostu. Ale ewidentnie celuje we mnie. Naprawdę, muzycznik! Już się zabawiamy! Dostajmy nic innego jak... To ciekawe. Dziwnie, gość się wystrzelił, muszę powiedzieć. Użyjemy sobie tego na tym. Śmierć uzurpatoru! Zobaczymy co odpowiemy. Cienisty płomień. No i koza też jest fajna. Ale wezmę się z... No, co tu spadło? Aktualnie rozgrywający, który gracz otrzymuje losową broń.
frapujące. Ja się jednak... Mam wrażenie, że gość będzie szedł face po prostu. Nie będzie się to bardzo bawić, cokolwiek innego. Był na mnie mocny. No to gość nie dostanie broni. Jak sztuczna inteligencja trochę by mogła popracować, nie? Nie jest zbyt skuteczna. O! Tak naprawdę mógłbym wybuchnąć tego i wszystko zabić. Tak zrobimy. Śmierć uzurpatoro! Uwaga! No, przyzwisz wyłaka. Za Elunę. Wreszcie nie możesz to zrobić. To... oka. Proszę bardzo. Raczej jestem bezpieczny. Raczej 14... Wyciągnijcie to! Wyciągnijcie to ze mnie! Przez. Luzik! Już się zabawiam! No i to wygląda na koniec tego mrocznego wędrowca. Raczej nie zaskoczę. Za Elunę. Bez efektu ta bójka. No ale nic. Sekret stronnicy 14 będzie z 0. Być może coś w tych sekretach jest, ale to dowiem. Właśnie, bo żadnego sekretu mi się nie udało aktywować, więc to nie są te standardowe sekrety na pewno. O, nawet quest jakiegoś zrobiłem. Dobra, zobaczmy sobie co w kartach siedzi. Pewnie niewiele. A, właśnie. Aha, bo za tą bójkę jest inna nagroda. To jest taki kart. Teraz nie zobaczę, ale to był rewers. Nowy rewers. Ale otworzę pakiet kart, który mam chyba z jakiejś areny jednej. Żeby sprawdzić, że na zakończenie tego odcinka. Nic nie trafiło. Okej. Kąsacz wodoczartów. No nic, tyle z tej mojej strony. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Krótka bójka, jakoś bez rewelacji. No ale cóż zrobić. Jeśli coś ciekawszego wam się udało tutaj uzyskać, to dajcie znać. Ja widzę się z wami w kolejnym odcinku do poradnika, a z tej strony wszystko. Zachęcam do subskrybowania kanału i oczywiście do zostawienia łapki w górę. Pa, pa!